Toruńska Orkiestra Symfoniczna z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika przygotowała projekt muzyczny Kopernikus 550. Program festiwalu składa się z różnych wydarzeń, które zaproszą publiczność do uczestnictwa w wyjątkowych spotkaniach z nieziemskimi brzmieniami pochodzącymi z najodleglejszych zakątków kosmosu. Autorski projekt Kopernikus 550, który jest bardzo nietuzinkowy, a nietuzinkowy z uwagi na fakt, że gramy repertuar nieklasyczny. Jest oczywiście trochę materiału rozrywkowego, bo jednym z koncertów jest taki koncert, gdzie generalnie można powiedzieć, że tam znajdzie każdy miłośnik dobrej muzyki, dobrych brzmień, też znajdzie coś dla siebie. Natomiast postanowiliśmy też wykonać literaturę, która do tej pory nie była grana, nie tylko w Toruniu, nie tylko w województwie, ale przede wszystkim w Polsce, bo jeden z utworów Fazila Say'a, tureckiego kompozytora. Postanowiliśmy właśnie celebrować ten rok w szczególny sposób. W zeszłym roku realizowaliśmy projekt poświęcony i dedykowany w całości Ceruskiemu. I myśleliśmy, że nas już nic trudnego organizacyjnie nie spotka, ale okazało się, że ten projekt jest jeszcze trudniejszy organizacyjnie, ale ja miałem ogromne obawy. Znaczy, im dalej w las w kontekście tego projektu, to tym bardziej miałem duży stres związany z realizacją i organizacją tego wydarzenia, bo naprawdę postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, szczególnie dlatego, że jeden z tych koncertów wymagał od nas niesamowitych fikołów, zarówno instrumentalnych, artystycznych, ale całe szczęście, całość artystyczną spiął człowiek, który siedzi po mojej lewej stronie i to jest specjalista od muzyki współczesnej, człowiek, który z niejednego pieca chlepia a propos muzyki współczesnej, bo to jest jego codzienność. Dla nas to nie była codzienność i jego spokój spowodował, że ja się też uspokoiłem. W koncercie brzmienia Universum Toruńska Orkiestra Symfoniczna wykonała utwór Fazila Say'a Trzecia Symfonia Universe, która zabrała melomanów w odległą podróż po galaktyce pełnej fascynujących zjawisk, wzbogaconych potęgą artystycznej wyobraźni kompozytora. Dzieło pozostawało dotychczas zupełnie nieobecne na polskich scenach, a jego prapremierowe wykonanie okazało się wielkim wyzwaniem ze względu na znacznie poszerzony aparat wykonawczy. W utworze Fazila Say'a, o którym mówiliśmy, Universum, właściwie są poruszone problemy układu planetarnego, stworzenia kosmosu, ale jednocześnie odkrycia planety, która przypomina bardzo Ziemię. Nie wiadomo, czy jest zamieszkana, czy nie. I stąd te instrumenty, stąd daksofon, który przypomina ludzki głos. To jest taki instrument perkusyjny. Ludzki głos, ale też głosy zwierzęce. I właściwie jak się słyszy głos tego instrumentu, to człowiek się pyta, co właściwie wydaje takie dźwięki przerażające. Z jednej strony ludzkie, z drugiej nieludzkie. Co stanowi właśnie wyobrażenie tej planety, która być może jest zamieszkała. Ona chyba 10 lat temu została odkryta, a może nie jest, tego nie wiemy. I to się składa właśnie w pewną całość. Ten utwór Fazila Say'a, o którym mówię, jest też o tyle ciekawy, że sam kompozytor jest z pochodzenia Turkiem, w związku z czym wnosi pewien rodzaj myślenia orientalnego, orientalnego poczucia czasu, orientalnego instrumentarium, orientalnego brzmienia, orientalnej harmoniki. A jednocześnie współpracował i kształcił się na niemieckich zachodnich uniwersytetach. Także jest to swego rodzaju połączenie świata wschodu, świata zachodu, a jednocześnie ten temat kosmiczny. Mamy tutaj na przykład Piotra Perkowskiego, który napisał piękny utwór Szkice toruńskie, który nawiązuje do konkretnych miejsc w Toruniu, do pomnika Kopernika, do kościoła Najświętszej Marii Panny.
to są też fajne rzeczy. Jak ktoś, co prawda 60 lat temu, ale widział to miasto i widział go muzycznie. I pytanie dla młodego człowieka, czy słysząc tą muzykę właśnie Perkowskiego, na ile on się z tym identyfikuje, na ile jego wyobrażenie muzyczne tego miejsca, przecież które zna najprawdopodobniej, jeżeli tutaj mieszka, czy nawet przebywa, jest komplementarne z tym, co usłyszy. Także ten program w pewien sposób mnie zachwycił właśnie przez różnorodność. Ja rozumiem, że to ta różnorodność przysparza panu dyrektorowi bólu głowy potem, bo ona właśnie się wiąże z trudnościami przygotowawczymi, ale moim zdaniem ona też powoduje, że on jest ciekawy dla szerokiego grona odbiorców, że i młody człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć, a niekoniecznie go właśnie ten Beethoven może interesuje aż tak bardzo, żeby przyjdzie na koncert, ale też jest sporo utworów, które mają klasyczne, właśnie chociażby Perkowski, klasyczne, piękne, postromantyczne brzmienie orkiestry. I tu z kolei ktoś, kto lubi Brahmsa, lubi Mahlera, odnajdzie się w tym utworze, bo jest on właśnie napisany tymi klasycznie instrumentalnymi środkami. Także cóż, no zawsze nowe rzeczy, przecieranie nowych dróg jest ryzykowne. Wspaniałym uzupełnieniem wieczoru był występ wybitnego solisty, jednego z najwybitniejszych europejskich tereministów, Thorvalda Jørgensena. Był to pierwszy koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z wykorzystaniem tereminu, co z pewnością świadczy o dążeniu orkiestry do przecierania muzycznych szlaków. Realizacja koncertów wykorzystujących ten instrument jest w Polsce bardzo rzadka. So this is a theremin. To jest teremin, instrument wymyślony w Rosji w 1920 roku. Gra się na nim fizycznie, nie dotykając go. Jest wyposażony w dwie anteny, wokół których powstaje pole magnetyczne. Gram na nim, kontrolując obie anteny. Ta antena odpowiada za głośność. Jeśli ją dotknę, nie będzie dźwięku. Gdy odsuwam rękę, dźwięk się pojawia. Ta antena z kolei jest odpowiedzialna za wysokość tonów. Trochę przypomina struny. Im bliżej anteny znajdzie się ręka, tym ton jest wyższy, dalej niższy. Poruszając ręką i palcami w powietrzu, tworzę muzykę. Czy wszystkie utwory da się na tym instrumencie zagrać? Jak z każdym instrumentem, nie da się również na tereminie zagrać wszystkiego. Tak jak na pianinie nie da się zagrać bardzo długich dźwięków. Oczywiście jest muzyka, która jest tworzona specjalnie dla tereminu, która nadaje się bardzo dobrze do wykonywania na tym instrumencie i właśnie ten utwór tureckiego kompozytora Saya jest stworzony na teremin. Sprawia mi dużą przyjemność granie tego utworu, ponieważ daje on możliwość zaprezentowania wszystkich zalet instrumentu. Thank you.
teremin to jest taki samolubny instrument, który lubi istnieć samodzielnie. Czy on się dobrze znajduje wśród swoich towarzyszy w orkiestrze symfonicznej? It depends if you want to play solo or with the orchestra or as a soloist. On jest bardzo uniwersalnym instrumentem. Może być wykorzystywany do odtwarzania muzyki solo, ale również jako część orkiestry. Wtedy jednak ma zupełnie inny charakter. Dobrze jednak, kiedy istnieje sam, bowiem wtedy cała uwaga publiczności skupia się na muzyku i instrumencie. A ponieważ to instrument nieznany i rzadki, to wiele osób z niedowierzaniem i zaciekawieniem przygląda się, jak można grać na instrumencie, którego się nie dotyka. Ale tak jak powiedziałem, można używać go w różnych kombinacjach, jako instrument solowy, z orkiestrą, kwartetem, w duetach itd. To płata figle jest kapryśny? Oczywiście zdarzają się jakieś usterki, awarie, nieprzewidziane sytuacje, ale ja osobiście nie miałem z nim jakichś dużych problemów. Raczej da się go kontrolować dosyć sprawnie. Widać ogromne skupienie i taką jedność z tym instrumentem, taką nawet miłość. Tak, osobiście kocham ten instrument. Gra na nim jest trochę jak taniec. Mimo, że się go nie dotyka, to jednak muzyk grający na tereminie cały czas znajduje się w zasięgu pola magnetycznego emitowanego przez ten instrument, więc każdy ruch mojego ciała jest odbierany przez ten instrument, więc muszę być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o moje ruchy. No i tak jak powiedziałem, jestem zespolony z nim poprzez fakt przebywania w jego polu elektromagnetycznym. Once you can do it, it's very nice and I really love it.